Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Jasnogórska, Bogu Rodzico Maryjo, Matko Chrystusa, a zarazem Matko Jego pielgrzymującego Kościoła na ziemi polskiej. Pisał przed laty świętej pamięci ojciec profesor Rufin Abramek, przeor Jasnej Góry. Maryjo, biorę Ciebie na świadka mocy Bożych, których doświadczam, i noszę Cię ze sobą do krajów odległych i do miejsc bliskich. Biorę Cię do serca, do umysłu i trosk wielorakich w słowach modlitwy i w spisie łask Bożych. Myślę, że każdy z nas, stojących dzisiaj przed Twoim obliczem, zjednoczonym z Bożym Synem, może powtórzyć te słowa, które stają się aktualnym świadectwem mądrości serca wierzącego, której świat nie rozumie lub nie chce zrozumieć.
bo jak usłyszała słowa Jezusa święta Faustyna Kowalska, nie w piękności farby czy pędzla jest wielkość obrazu, ale w łasce mojej. Naszym pielgrzymowaniem, które przeżywane jest na płaszczyźnie wiary w różnych wymiarach drogi, doświadczamy, Maryjo, Twojej przedziwnej pomocy i obrony. Bo to nie socjologiczne czy nawet historyczne okoliczności uczyniły Twoją jasną górę sanktuarium narodu i sercem narodu. Uczynił to sam Bóg, który wybrał Cię jako córę Najwyższego dla Bożego macierzyństwa wobec odwiecznego Syna, dla naszego zbawienia. I to On okazuje przez Ciebie moc z wysoka wszystkim, którzy tutaj z pokolenia na pokolenie przychodzą, aby doświadczyć wielkich dzieł Boga, które dzieją się nieraz po cichu, w umysłach, sumieniach i nawróceniu wewnętrznym pielgrzymów. Te wszystkie znaki nie przestają być dla nas zawsze pełne nadziei. Pozostają nasze, dlatego że w Tobie od Chrystusa otrzymujemy łaskę. To Twoje duchowe macierzyństwo wobec naszego narodu daje nam szczególne poczucie tożsamości chrześcijańsko-narodowej, o której niektórzy chcieliby zapomnieć. Dlatego prosimy, wyproś nam wiarę dojrzałą, osobistą, która będzie więzią i światłem dla wspólnoty narodowej, nie poprzestającej tylko na bilansie z przeszłości, ale tu i teraz odpowiedzialnej za przyszłość. W tym czasie pielgrzymkowym słyszymy często świadectwo modlitwy o pokój na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, aby nie powtarzał się kolejny błąd tak zwanych władców Europy i świata, niosących cierpienie i śmierć. Bo wierzymy, że miara zła została raz na zawsze przezwyciężona ofiarą Chrystusa i wzywa do pojednania z Bogiem i z ludźmi. Jasnogórska Matko pielgrzymującego Kościoła, trwając na modlitwie apelowego czuwania archidiecezji częstochowskiej i innych wspólnot, pragniemy wyrazić naszą duchową więź z wszystkimi pielgrzymami zdążającymi na Jasną Górę. Niech spełni się biblijne wołanie, błogosławione stopy pielgrzymów niosące pokój. Niech swoim trudem, modlitwą serc i nóg wypraszają prawdziwą wolność dzieci Boga i duchowe odrodzenie dla Polski, Europy i świata. Jasnogórska Matko prowadząca do Syna, kończąc tę modlitwę, prosimy Cię, dopełnij udziału w życiu wiecznym, w pełni radości tego życia wszystkim naszym rodakom, którzy na mocy sowieckiego zbrodniczego rozkazu 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 roku w latach 1937-38 zginęli za to, że byli Polakami. Matko Miłosierdzia i Królowo Pokoju, uproś nam łaskę, abyśmy byli świadkami kolejnych zwycięstw wiary Chrystusa, przekształcającej śmierć w dar wiecznego życia. Amen. Bóg zapłać księdzu arcybiskupowi Wacławowi Depo, naszemu metropolicie częstochowskiemu, za dzisiejsze rozważanie. Stajemy dzisiaj przed Tobą, Maryjo, w wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów, którzy pieszo przybyli do tronu Jasnogórskiej Pani. Ten śpiew, który słyszymy tu w kaplicy, to modląca się piesza pielgrzymka archidiecezji krakowskiej, która kończy swoją Eucharystię na jasnogórskich błoniach. Tobie, Maryjo, pragniemy polecić cały Kościół Święty. Modlimy się
za Ojca Świętego Franciszka. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Polecamy obecnych wśród nas księży biskupów. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem, jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Modlimy się za archidiecezję gnieźnieńską, w której przebywasz w wizerunku swego nawiedzenia, dziś w parafii Łubowo. Modlimy się za pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli do Twojego tronu, a więc za uczestników pierwszej pielgrzymki archidiecezji krakowskiej, diecezji bielsko-żywieckiej, Oświęcimia i Andychowa, diecezji ełckiej i elbląskiej. Wśród intencji, które nosimy w naszych sercach, modlimy się o łaskę uzdrowienia dla Marii i pomyślną operację. Polecamy wszystkich pielgrzymów, którzy zmierzają do Twojego tronu, wśród nich pielgrzymów z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Modlimy się w intencji księdza biskupa, nominanta Adriana Puta. Prosimy o łaskę zdrowia dla Jerzego Batora z Węgier. Prosimy o uzdrowienie Zuzanny, Bronisława, Heleny, Zenony, Dominika. Prosimy w 50. rocznicę ślubu Marii, Piotra, Cieślak, w 15. rocznicę ślubu Moniki i Łukasza. Tobie, Mario, polecamy wszystkich naszych bliskich zmarłych. Modlimy się za świętej pamięci zmarłą Helenę Dziuba, mamę naszego współbrata, biskupa Stanisława Dziuby. Modlimy się za wszystkich tych, którzy zginęli w wypadku, w drodze do Medjugorje. Prosimy za wszystkich chorych o łaskę zdrowia, o siłę w dźwiganiu codziennego krzyża. Wspólnie odmawiamy tajemnicę szczęści światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej za pośrednictwem Radia Jasna Góra. Polecamy wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, tych, którzy wspierają nas swoją modlitwą, swoimi ofiarami. Polecamy nasze rodziny, parafie, wspólnoty. Wszystko to, z czym dzisiaj przychodzimy i stajemy przed Twoim świętym wizerunkiem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Obecnych wśród nas, księży biskupów, prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Jedną z najgroźniejszych chorób naszego czasu jest nie tyle pandemia, ile beznadziejność. I naszym pielgrzymowaniem dowodzimy, że my wiemy, do kogo idziemy i spełnia się nasza nadzieja pokładana w Bogu, w Chrystusie przez Maryję. Dlatego bądźmy świadkami nadziei. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.